Poczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono. A gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask. I kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła się z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie, i rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Oto Słowo Boże. Myślę, że to jeden z najbardziej mocnych tekstów Pisma Świętego. Szczególnie, że cała akcja tej wizji, tego doświadczenia proroka Ezechiela dzieje się w Dolinie Suchych Kości, powiedzielibyśmy dzisiaj na cmentarzu. Myślę, że ten tekst jakoś szczególnie ważny jest także dzisiaj, kiedy przeżywamy czas Wielkiej Soboty. No właśnie, jak przeżywasz ten czas? Może już trochę czujesz zapach Wielkiej Nocy. Ale może warto sobie przypomnieć, że to jeszcze jest noc. To jeszcze nie jest czas zmartwychwstania. To jest ta najważniejsza noc. Pisze o niej ksiądz Wąs, kiedy opisuje cztery najważniejsze noce w Biblii i pisze o tej ostatniej, tej, którą właśnie przeżywamy. Czwarta noc, najważniejsza, w której przychodzi do mnie Bóg w Mesjaszu, Zbawicielu i wstępuje do piekieł mojego grzechu, gdzie panują największe ciemności, abym właśnie tam nauczył się wierzyć, że jeśli się tylko na Niego otworzę, nic mnie nie może odłączyć od Jego miłości. Nawet dni największego zaćmienia grzechem, graniczące z rozpaczą. Czwarta noc przekonuje mnie, że On jest obecny nawet w najbardziej przepastnej nocy mojego osamotnienia, na które skazuje się przez swój własny grzech. Czeka na mnie w grobie moich grzechowych ciemności,
i tak długo, aż uwierzę w poranek wielkanocny. Jest tam, gdzie nie widzę już sensu rozpoczynania na nowo, gdzie kuszony jestem, aby zwątpić w samego Boga. Najstraszniejsza rzecz, jaka mogłaby mi się przydarzyć na ziemi. Przychodzi, aby mnie podnieść, abym zmartwychwstał. Czwarta noc zbawienia przekonuje mnie, że w środku największego piekła ludzkiego odrzucenia Jezus z Golgoty modli się razem ze mną moimi pytaniami do Boga i uczy ufać Mu do końca, aż do oddania i powierzenia Mu mojego ducha. Wszelkie ciemności przeżyte z Nim mogą stać się dla mnie zbawienne. Myślę, że Wielka Sobota to bardzo ważny dzień, także dla nas zmartwychwstańców. Może przede wszystkim dla nas i dla tych, którzy żyją duchowością paschalną. Bo przecież to jest ten dzień, o którym pisze święty Piotr. Najpierw, że poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Nawet umarłym głoszono Ewangelię, powie ten apostoł, który naprawdę doświadczył ciemnej nocy w swoim życiu. Bardzo ciemnej, gdzie znalazł się na skraju rozpaczy. Dzień szczególny, a właściwie tak jak wspomniałem, noc, ponieważ dzisiaj spotykamy się ze śmiercią, z ciemnością, z jakimś osamotnieniem, ciszą, milczeniem. I wiemy doskonale, że wcale nie chodzi o taką samotność, która jest izolacją, bo chce się zamknąć dla świętego spokoju. Nie jest takim milczeniem, bo nie mam ochoty poruszać trudnych tematów. Ale jest taką ciszą, która potrafi, a może nawet powinna zabolać. Ciszą, w której do głosu dochodzą te wszystkie sprawy, którym nie dajemy prawa głosu w normalnym życiu. Często im głosu odmawiamy. Ten dzień, tak często zdominowany przez święconkę, która jest piękną tradycją. Może teraz, kiedy jesteśmy zamknięci i nie wolno nam nigdzie iść, może jakoś szczególnie powinniśmy zmierzyć się z tymi wszystkimi tematami, które przynosi nam właśnie Wielka Sobota. Przecież dzisiaj nawet nie ma komunii sakramentalnej, nie ma nic. Myślę, że dzisiaj przeżylibyśmy ten dzień tak naprawdę mocno, gdyby nie było już nic. Gdybyś się już niczym nie zajmował. Gdyby w pobliżu nie było nikogo. Może warto dać sobie chociaż parę minut, może godzinę, by wejść właśnie w taką otchłań. By pozwolić sobie na to wstąpienie do otchłani razem z Jezusem. Szczególnie w to, czego nie lubimy, nie chcemy tego, ponieważ Jezus właśnie tam dzisiaj jest. Jezus właśnie się tymi sprawami zajmuje. On, który, jak powie jeden z największych teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar, wstępuje do zmarłych jako zmarły człowiek. Nie jako żywy zwycięzca z flagą wielkanocną. Pomimo to nowy zmarły jest zupełnie inny od wszystkich pozostałych. On zmarł z czysto boskiej ludzkiej miłości. Owszem, jego śmierć była najwyższym czynem tej miłości, a miłość jest najbardziej żywotna z wszystkiego, co istnieje. Po co
mamy stąpić do otchłani? Znowu po to, żeby dać się o tym przekonać. O miłości Boga. Czy to jest rzecz najistotniejsza, która zostaje? Kiedy ci wszystko zabiorą, nie będziesz miał nic, to co ci zostanie? To co z tego wszystkiego będziesz mieć? W naszych konstytucjach wiele razy czytamy o tym, że właściwie całe nasze życie to jest ten proces, w którym dajemy się przekonać Bogu, że jesteśmy kochani. Może my szczególnie, którzy trafiliśmy do tego miejsca, do tego grobowca, do zmartwychwstańców, właśnie jesteśmy tymi, których Bóg chce przekonać o swojej miłości, a my mu się nie dajemy przekonać. Jak bardzo dałeś się w życiu przekonać Bogu, Jego czułości, Jego obecności, Jego bliskości. To właśnie tam, kiedy wstępujesz razem z Nim do otchłani rzeczy najtrudniejszych, tak naprawdę to jest najważniejsza lekcja wiary, bo to miejsce pokazuje nam, co z tych wszystkich naszych słów, z tego wszystkiego, co robimy, pozostaje. To właśnie tam są najważniejsze pytania o miłość. To właśnie tam szczególnie wybrzmiewa to pytanie, które stawia uczony Jezusowi, kto jest moim bliźnim? Przez kogo ja jestem kochany? Dzisiaj jest Wielka Sobota i choć wiele rzeczy robimy, by już jutro przeżyć pięknie ten dzień, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta Wielka Sobota rozciąga się na jakiś okres naszego życia, czasami okresy. Może stanie się tylko początkiem, jakimś przełomem, czymś bardzo ważnym, ponieważ to jest czas, w którym mamy się spotkać z tym, co najbardziej ukryte. Z tym, co budzi nasze przerażenie. To jest właśnie dzień, w którym dają o sobie znać, przypominają o sobie nasze tak zwane trupy w szafach bądź w piwnicach, jak kto woli, zamknięte na cztery spusty, ale cuchną i czujemy i wiemy, że one tam są i mamy często na plecach ten oddech śmierci. I by tego oddechu śmierci, przed którą uciekamy, która budzi lęk. Bo dzisiejszy dzień jest także dniem mierzenia się ze swoim najgłębszym lękiem. I żeby się z nim zmierzyć, to właśnie Jezus wstępuje w te wszystkie miejsca. Wstępuje do otchłani, do Szeolu. Tam, gdzie czekają ci, którzy potrzebują na nowo zapewnienia, tak jest dla Ciebie nadzieja, jest dla Ciebie szansa. Gdzie mamy się dzisiaj udać w tę Wielką Sobotę? Masz się udać właśnie na tą swoją Dolinę Suchych Kości. Wielka Sobota naprawdę jest doświadczeniem także naszego Założyciela. I myślę sobie, tak dzisiaj przyszła mi taka myśl, nie wiem czy słuszna, że właściwie zgromadzenie zmartwychwstańców powstało w Wielką Sobotę. Powstało w Wielką Sobotę, ponieważ ten, który doświadczył duchowej śmierci, moralnej, życiowej, stał się życiowym bankrutem, którego życie stało się doliną wysuszonych kości, pewnego dnia doświadczył, że ktoś zaczął nad tymi kośćmi prorokować. I to on potem uda się
na cmentarze ludzkich doświadczeń, egzystencji, w różne doliny suchych kości. Wiemy doskonale, kim byli Kajsiewicz czy Semenenko, zanim stali się wielkimi kaznodziejami czy mistykami. Najpierw ktoś musiał się udać w ich dolinę suchych kości. O to nam trzeba dzisiaj bardzo prosić. Bo życie zmartwychwstańca zaczyna się właśnie tam. Chyba, że wybierze się inną drogę budowania grobowców pięknych i cudownych. Czasami można spotkać takie cmentarze. Podziwiamy wspaniałe grobowce, ale nie o to chodzi. Czy masz odwagę dzisiaj udać się na swoją dolinę suchych kości? Przecież to jest tak naprawdę wyruszenie niełatwą drogę, ale to jest droga najskrytsze zakamarki własnej duszy i życia. One wiele o nas mówią. One pokazują jakąś prawdę o nas samych. Tą gdzieś głęboko ukrytą, gdzie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na to najgłębsze pytanie, kim ja naprawdę jestem. Valeria Albisetti napisze, że ten, kto czuje więź z zakamarkami własnej duszy, potrafi i pragnie być w podróży zawsze, dopóki żyje. Takie jest przeznaczenie prawdziwie żyjących i wolnych ludzi. O to pyta się także każde triduum, każdy Wielki Czwartek, każdy Wielki Piątek, sobota i niedziela. Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem prawdziwie żyjącym i prawdziwie wolnym? Czy mam w sobie na tyle życia i wolności, żeby udać się najpierw do swojej doliny suchych kości, a potem czy mam w sobie na tyle życia i wolności, żeby udać się w różne doliny suchych kości? Może dzisiaj w tę Wielką Sobotę jako zmartwychwstańcy musimy sobie postawić pytanie, ja sobie je również stawiam, po co ja jestem zmartwychwstańcem? Po co nim jesteś? Po co wybrałeś akurat drogę doświadczenia zmartwychwstania? Czy masz w sobie takie myślenie, że jeśli wybierasz to miejsce, to znaczy, że masz być gotowy pójść do Doliny Suchych Kości i do nich mówić? Tak, jak stało się to w życiu Ezechiela, który nazywany jest prorokiem nadziei. Choć wielu uważa go za wariata, za jakiegoś szaleńca. Ale uznany jest za proroka nadziei, bo najpierw idzie do ludu o twardym karku. Warto przeczytać sobie jego powołanie w drugim i trzecim rozdziale Księgi Ezechiela. Kiedy Pan Bóg mówi do niego, pójdziesz do ludu, który jest ludem o twardym karku, który jest oporny, który cię nie będzie słuchać. Będziesz do nich mówić, a oni i tak cię nie będą słuchać. Ile w nas jest również dzisiaj tych oporów? To do tych wszystkich oporów w tej ciszy Wielkiej Soboty chce przemówić Jezus. Po to, żebyśmy się stali prorokami nadziei. Taką siłą życia i wolności, jaką miał ten prorok. Poszedł do nich, oni go nie słuchali. Byli przekonani, mamy swoje świątynie, żyje nam się przecież bardzo dobrze, nic nam się nie stanie. Ale istniała druga warstwa ich
cudzołóstwa, ich życia zupełnie odmiennego, gdzie bardzo potrzebowali nawrócenia, zmiany. I to do nich nie docierało. Mamy wszystko. Na zewnątrz prezentujemy się bardzo dobrze. Nikt nam nic nie zabierze. I w końcu się okazuje, że ten sam prorok, który jest niezrozumiany, musi pójść do wygnańców, ponieważ stracili wszystko i zostali wygnani. Nie są u siebie. Idzie do nich. Bo jest prorokiem nadziei. Wielu ludzi dzisiaj doświadcza jakiegoś swoistego wygnania. Jakby nie byli u siebie. Zobaczcie, co się czasami dzieje, kiedy mamy przeżywać tą naszą wielką sobotę i pobyć w tej ciszy, tej samotności, stąpić do tej otchłani. Czujemy się nie u siebie. My musimy przyznać także tę wielką sobotę, że my sami ze sobą często nie czujemy się u siebie. Że jesteśmy wygnańcami. I dlatego tak trudno jest nam żyć. Bo ciągle coś jest źle. Bo ciągle coś nie pasuje. Tego rodzi się to nieustanne narzekanie. Niezadowolenie. Jakby temu teraz ciągle czegoś brakowało. Ale okazuje się, że my nie jesteśmy u siebie. Ezechiel, prorok nadziei, to prorok, który czuł się dobrze sam ze sobą, cokolwiek o nim powiedzieli. I w końcu idzie do ludzi, którzy stracili nadzieję, jak mówi nam w tym 37 rozdziale. Nie ma już dla nas absolutnie żadnej nadziei. I on idzie, jest posłany do tych ludzi, którzy mówią, znikła cała nasza nadzieja, już jest po nas. Jestem stracony. I Pan Bóg mówi, ten lud jest jak wyschłe kości. Idź i do nich prorokuj. Idź i do nich mów. Imię Ezechiel oznacza, że Bóg jest mocny. Że Bóg czyni mocnym. Dzisiaj jakąś wielką sobotę Jańskiego powstało zgromadzenie. Zrodziło się w Jego nawróceniu. W Jego wstąpieniu do otchłani. Gdzie naprawdę zobaczył, co się liczy. Choć zobaczył także w tej otchłani, do czego jest zdolny. Zobaczył, że jest zdolny do największego okrucieństwa. Do najgorszego świństwa. Z tym też trzeba się dzisiaj tę wielką sobotę zmierzyć. Że jesteśmy w stanie zabić także tego Boga czułego, miłosiernego. Tyle o Nim mówimy, ale kiedy On się zbliża, jesteśmy gotowi Go zabić. Tak jak stało się to wczoraj, Wielki Piątek. Ale Bóg w tę wielką sobotę, która jest bardzo trudna i nie oszukujmy się, i przyjdzie ją przeżyć. A jeśli nie, jeśli jej nie przeżyjesz, nigdy nie będziesz prawdziwie żyjącym i wolnym człowiekiem. Pomódl się dzisiaj o to pragnienie, o tę odwagę przeżycia w swoim życiu wielkiej soboty, by zrodziła cię do prawdziwego zmartwychwstania. By poranek wielkanocny nie był jedynie konsumowaniem święconki. Ale żebyś miał to doświadczenie, że przeszedłeś przez ten trzask i szum zrastających się kości, mięśni. W innym tłumaczeniu przeczytamy, że to były grzmoty i trzęsienie ziemi. Te dni pokazują nam, że Bóg przychodzi w największych kryzysach, w największych doświadczeniach ciemności.
Proś dzisiaj o dobre przeżycie Wielkiej Soboty, nie tylko dzisiaj, ale soboty Twojego życia, tej wielkiej. Prosimy Cię dzisiaj, Jezu, który wstępujesz do otchłani, który już tam jesteś. Prosimy Cię za tych ludzi, których tu dzisiaj z nami nie ma. Dla wielu z nich domy stały się grobowcami i zostali w nich zatrzymani, aby wstąpić tam, gdzie panuje śmierć. Prosimy Cię, aby chcieli w tych miejscach i w tych domach prorokować i mówić do kości. By chcieli zobaczyć swoje doliny u swych kości, by nie popadli w rozpacz, lecz stali się prorokami nadziei, jak Ezechiel. Prosimy Cię dzisiaj za to miejsce, za ten nasz grobowiec, za to nasze centrum, za życie każdego z nas, powołanych do zmartwychwstania. Daj nam taką odwagę, byśmy chcieli wyruszyć najpierw do naszych osobistych dolin śmierci, by ogłosić nam życie. Nie jutro, nie za jakiś czas, ale dzisiaj. Daj nam takie doświadczenie, abyśmy byli gotowi podejmować Boże ryzyko. Poślij nas tam, gdzie nikt nie chce iść, bo tam jest śmierć, bo tam jest odrzucenie, bo tam już nie ma nadziei. Pomóż nam i spraw, abyśmy się nie bali chodzenia po grobach ludzkich doświadczeń, by ogłaszać nam życie. Ty dzisiaj najlepiej, Jezu, wiesz, gdzie ja, gdzie ci, którzy się dzisiaj ze mną modlą, którzy przeżywają dzisiaj w różnych miejscach Wielką Sobotę, potrzebują dzisiaj mówić i prorokować. Duchu, przyjdź i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.